Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować jedno z urządzeń marki Impuls. Urządzenie to powstało od pomysłu poprzez projekt i realizację w naszym zakładzie. Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe Impuls w Pruszczu Gdańskim. Zanim przejdę do wyjaśnienia, w jakim celu to urządzenie powstało i jakie są jego funkcje, na drugim planie, jak Państwo widzicie, znajduje się urządzenie, które potocznie nazywane jest sztuczną nerką. Pacjent z dysfunkcją nerki, jeżeli zawiedzie leczenie farmakologiczne, musi być poddawany dializoterapii po to, aby mógł żyć i czekać na przeszczep sztucznej nerki. Zatrzymam się tutaj na jednym z elementów sztucznej nerki. Jest to specjalistyczny filtr zbudowany w kształcie naczynia zamkniętego. Wewnątrz znajduje się ponad 10 tysięcy kapilar. To urządzenie zapewnia nam oddzielanie od krwi pacjenta czynników szkodliwych, wynikłych z procesu przemiany materii. Każdy pacjent jest dializowany średnio 2-3 razy w tygodniu. Każda dializa powoduje zużycie tego filtra poprzez zanieczyszczenie. W związku z tym ten filtr z reguły jest wyrzucany, popularnie mówiąc, do kosza, ale jego koszt reutylizacji jest dość drogi. Zatem w naszym przedsiębiorstwie opracowano metodę, sposób reutylizacji tego dializera. Polega ona na płukaniu, dezynfekcji, sprawdzeniu jego wyjściowych parametrów. Temu służy właśnie urządzenie Dialister Futura. Praktyka i badania wskazują, że taki pojedynczy dializator może być użyty kilka, a nawet kilkanaście razy. Przejdę zatem do następnego pomieszczenia, w którym dokonuję sprawdzenia technicznego oraz kalibracji urządzenia. Samo urządzenie w jego przedniej płycie posiada wielofunkcyjny wyświetlacz z klawiaturą i przyciskami do wprowadzenia niezbędnych danych. Pozostałe elementy to wieszak, miejsca do podłączenia drenów, i w zasadzie z przodu to wszystko. Tylna część urządzenia zawiera niezbędne kolekcje do podłączenia wody specjalnie przygotowanej do odprowadzenia ścieków oraz specjalne kolekcje do zaciągania preparatu dezynfekującego oraz preparatu do odbiorczania. Górna część urządzenia zawiera elementy i moduły elektroniczne, w tym dosyć skomplikowany mikroprocesor z oprogramowaniem. Prawa strona to zespoły wykonawcze w postaci specjalistycznych zaworów, pompa wielofunkcyjna. Lewa strona urządzenia, tu się trochę skupię, posiada pozostałe elementy wykonawcze, mieszalnik na elektronicznej wadze. Samo urządzenie jest w tyle w takim sensie automatyczne, że rola obsługi tego urządzenia ogranicza się do jego włączenia, poczekania, aż urządzenie się gra, wybór odpowiedniego programu. Programów jest kilkanaście, wybierzemy jeden z programów, na przykład reutylizacja dialistera. I urządzenie już pracuje. Urządzenie posiada kilka programów. Jednym z programów jest reutylizacja dialistera pełna, następne uproszczona, dalej sprawdzenie pojemności, odbiałczanie i inne. Obsługa każdorazowo jest zobowiązana
wprowadzić do tego urządzenia dane wyjściowe producenta z tego dialistera. Po zakończeniu procesu reutylizacji urządzenie wyświetli nam raport, na podstawie którego możemy określić, czy urządzenie jest szczelne, czy proces reutylizacji został zakończony, czy pojemność, jaką zachowuje filtr po którejś tam kolejnej reutylizacji, jest wystarczająca dla potrzeb medycznych. Ze względu bezpieczeństwa również nasze przedsiębiorstwo opracowało stosowne testery wskaźnikowe w postaci pasków. Jeden z tych testerów określa pozostałość dezynfektantu w dializatorze, a drugi obecność. Nie będę tutaj tłumaczył, o co tutaj dokładnie chodzi. Fakt faktem, dwa testy, 100% pewność, że dializer nie zawiera w sobie czynnika dezynfekującego. Chciałbym dodać, że nasze urządzenie pracuje na preparacie przygotowanym specjalnie dla tego urządzenia. To ten płyn dezynfekujący jest dostarczany w postaci koncentratu, natomiast ilość tego koncentratu, tak jak jest zaprogramowana, w takiej ilości jest wprowadzana do mieszalnika i po prostu tutaj to urządzenie automatycznie tworzy roztwór dezynfekujący. Poczekamy chwilę, zrobimy chwilę przerwy, trwa reutylizacja. Poczekamy na raport z zakończonej reutylizacji. Trwa on średnio około 8 minut. Proszę Państwa, czas na podsumowanie. Dialister Futura jest urządzeniem, które reutylizuje dializatory. Po podłączeniu dializatora przez personel stacji dializ proces przebiega automatycznie. Jak widać, urządzenie skutecznie płucze, dezynfekuje dializatory, sprawdza ich szczelność i pojemność. Wszelkie odstępstwa sygnalizowane są obsłudze w postaci komunikatu, co pozwala eliminować wadliwe dializatory. Na koniec reutylizacji dializator jest zalewany środkiem dezynfekcyjnym. Przygotowanie roztworu środka do mycia i dezynfekcji dializatorów przez urządzenie zapewnia powtarzalność i bezpieczeństwo procesu. Urządzenie przygotowano do pracy z koncentratem wyżej wymienionego środka pod nazwą Sterydial Forte produkcji przedsiębiorstwa innowacyjno-wdrożeniowego Impuls. W czasie 8-minutowego procesu reutylizacji dializatora urządzenie pobiera średnio 18 litrów wody, 60 ml koncentratu dezynfektanta i około 200 kWh energii elektrycznej, co stanowi koszt na poziomie poniżej złotówki. Reutylizowanie dializatorów obniża jednostkowy koszt hemodializy o około 12%. Dodatkowym atutem korzystania z reutylizowanych dializatorów jest 4-5-krotne zmniejszenie odpadów medycznych. I jak widać, ja tutaj przerwę moje podsumowanie. Raport końcowy, koniec programu, reutylizacja zakończona. Ten dializator miał pojemność 160 ml. Miał 165 fabryczną. Po zbadaniu ma 160-96% skuteczności, a więc dializator nadaje się do kolejnego użycia. Kończąc, po uwzględnieniu tych kosztów, wzrost inwestycji następuje po około 3 miesiącach użytkowania reutylizatora dializatorów w skali pojedynczej stacji dializ i w skali kraju. To przynieść może oszczędności około
80 milionów złotych rocznie. W kraju mamy około 270 stacji dializ. Na każdej stacji docelowo powinny być dwa aparaty reutylizacji dializatorów. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, odwiedzając naszą stronę internetową www.impuls.pl. Tam Państwo znajdziecie kontakt i inne materiały o profilu działalności naszej firmy. Dziękuję za uwagę.